Zapraszamy do Meta. Witam Was tutaj, cześć, Sąż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do Meta. Tym razem jest to przelot nad stacjami Meta Trocka, Zacisze i Konradowicza oraz Brudno. Jak widzicie tutaj na zdjęciach, zaczynamy bezpośrednio od stacji Meta Trocka, która to już jest stacja oddana do użytku i całkowicie funkcjonalna. Wszystkie filmy, które tutaj dzisiaj zobaczycie, cały ten film był już pokazywany wczoraj dla Was w klubu kawiarni Ken, kiedy było spotkanie koła miłośników Meta, o którym też będę niedługo trochę więcej mówić, bo prawdopodobnie niedługo trochę więcej się będzie działo. I tutaj ciekawostka, ten przystanek, który teraz widzicie, jest bardzo ciekawym przystankiem, głównie dlatego, że jest skierowany w kierunku ulicy, która jest aktualnie ślepa. W przyszłości prawdopodobnie stąd będą odjeżdżały autobusy słynnej już linii za metro. No ale to jeszcze poczekamy trochę i sądzę, że niedługo będziemy mogli to zobaczyć. Ale tutaj mamy komodę demontażową KD18. I tak, stąd były wyjmowane tarcze TBM, które przyjechały, dowróciły się i wydrążyły tunele bezpośrednio od metro Brudno i aktualnie tutaj jest zamykany jeden otwór, a drugi będzie zamykany na przełomie marca i kwietnia. I tutaj odtwarzanie ulicy jeszcze nie następuje. Ale lecimy dalej. Bezpośrednio nad tunelem. Cały film ten jest nad tunelami metra i nad całą trasą, jak będzie jechać w przyszłości metro, więc dosyć ciekawie, ale sądzę, że może Was to trochę zainteresować. Natomiast już widzimy na horyzoncie, już nawet przed nami jest wentylatornia V19. Tutaj jest dosyć ciekawy budynek wentylatorni, ponieważ jest taki ścięty, nie jest to zwykły prostokątny budynek. Tutaj mamy faktycznie trochę to pościnane, wygląda to ciekawiej. I tutaj ulice są już przygotowane, jak widzicie, jest jedna też zamknięta, bo tutaj trwały prace przy zdejmowaniu ekranów akustycznych i odtwarzaniu ulicy. I już niedługo tam też ulica będzie mogła już wrócić. Dalej, jak widzicie, już zaczyna się plac budowy. To jest metr Zacisze. I razu mówię, że gdzie jest teraz ten plac budowy, tutaj nie będzie wybudowanej nowej jezdni. Tutaj na razie będzie pusto, jak było niestety. Ale już widzimy, tutaj jest odtwarzana ulica i od razu mówię, na Zaciszu jest najlepiej. Prace przy tym trwają, przy odtwarzaniu, ponieważ jest to najmniejsza stacja. Ale tak czy siak, wszystkie stacje mniej więcej w tym samym czasie będą miały otwarte ulice. No jak widzimy, tutaj jest stacja Zacisze. Stacja Zacisze jest dosyć mocno zaawansowana. Bramki do metra są już, z tego co słyszałem, prawie wszędzie tutaj zamontowane. Mamy też oczywiście peron. Peron jest gotowy. Lodowisko przy peronie jest tutaj też również gotowe. Montowana jest czwarta szyna. Trzecia jest już, z tego co pamiętam, chyba w większości. No i przy środowisku, tak jak mówię, właściwie zbytnio większych prac nie ma. Na poziomie minus 1 oczywiście wykańczania, nie tak samo jak na poziomie minus 2. A wyjścia, no tak jak widzicie, wyjścia są właściwie gotowe, a tutaj jeszcze odtwarzanie ulicy, ostatnie elementy i w teorii tutaj będzie mogło być otwarte. Może na Zaciszu trochę wcześniej oddadzą uliczki, ale kto wie jakim to właściwie pójdzie i jakiej to kolejności pojedzie. No ale dobrze, lecimy sobie dalej. Dzisiaj trochę z muzyczkami też z Stiskana, z tego co słyszę, teraz w tle leci. No jak widzimy, jest to dosyć ładny przelot dalej. Tutaj jest sławny parking, znaczy parking pod tymi magazynami, garażami. Można było kiedyś wyczuć faktycznie wibracje, jak jechał, jak wywiercałeś tutaj tarcze TBM, co jest dosyć, bym powiedział, ciekawego. No i już widzimy na horyzoncie kolejna, moja ulubiona zresztą, wentylatornia V20. Bardzo nudna, bo tu ilekroć ostatnio się pojawiam, kompletnie się nic nie zmienia. No dobrze, ulica jest prawie gotowa już do odtworzenia. Budynek, widać, że tam pojawiają się elementy techniczne. Nie ma punktu tymczasowego metra? Nie ma. Ale no jest tak jak to jest, tutaj ulica też powoli już powstaje ponownie i przy wentylatorniach V20 i V19 wcześniej zostaną otwarte ulice i przejazdy niż przy pozostałych obiektach. Zresztą komoda demontażowa KD18, która była na samym początku filmu, sądzę, że tam trochę poczekamy. No i lecimy dalej nad jeszcze domkami, trochę domków tutaj już zacisza i dolatujemy bezpośrednio do kolejnej stacji metra, gdzie zaczynają się już blokowiska, jak widzicie, i znacznie większy przypływ pasażerów, którzy już niedługo będą stąd mogli korzystać, jeździć metrem. I to dosyć szybko do centrum. Stacja metra Konradowicza, czyli C20.
Tutaj od tego wyjścia, które właśnie teraz tam znika na ekranie, do kolejnego, jest pociągnięty chodnik ruchomy, który mogliście zobaczyć na dniu otwartym. Ten chodnik ruchomy tutaj powstanie, jest już zamontowany, ponieważ w przyszłości jest tam planowany tramwaj do Zielonej Białęki. W związku z tym ten chodnik powstał oraz w związku z tym, że to jest dosyć daleko wyjście wyprowadzone od całej też stacji metra i tam lokale handlowe też będą się pojawiać. Ponadto, jak tutaj widzicie, jest tego trochę, jest ta stacja, ulica tutaj się ewidentnie odtwarza. Z tego, co słyszałem, w marzec, kwiecień, znaczy marzec to już nie, ale w kwietniu rozpoczną się też prace przy odtwarzaniu kolejnych tam tutaj skrzyżowania, tam co było na początku przy wyjściach, więc tam też trochę się tego będzie działo i będziemy czekać. Prawdopodobnie na wakacje już tutaj te ulice raczej na pewno wrócą. Z tego co pamiętam, jakoś w czerwcu, pod koniec czerwca to już będziemy mogli tutaj spokojnie przejechać Kondratowicza. Nie wiem w jakim stopniu, znaczy dobrze, przesadziłem z tym na koniec czerwca, na koniec wakacji to już na pewno, w ten sposób. A kiedy dokładnie to zobaczymy, chociaż tutaj może szybciej. Gorzej z przejazdem dalej od tej stacji. Co do stacji metra na dole, jak to wygląda, no to mniej więcej tak jak podobnie na Zaciszu, tam też już są zamontowane bramki do metra. No i lecimy tutaj obok Szpitala Brudnowskiego. To wszystko, co teraz widzicie, czyli ten cały ciąg, on całkowicie się zmieni. Tu się wszystko pozmienia. Jak widzicie, ulica jest aktualnie no, w kiepskim stanie. Tutaj powinny być normalnie dwa pasy jezdni. Mamy jeden i tutaj jeszcze trwają prace. Ale to dlatego tak to wygląda, ponieważ już tutaj rozpoczęła się przebudowa ulicy Konatowicza. Robiona przez ZDM. I ZDM to całkowicie przebuduje. Na nowo to wszystko się tutaj zmieni. No i zobaczymy w sumie, jak to będzie wyglądać. Podobno ma być to Aleja Tysiąca Drzew. Będą ścieżki towarowe po jednej, po drugiej stronie i oczywiście, jak zawsze, będzie bardzo zielono. I tutaj właśnie przy wentylatorni V21, przy której ten mały, wygrodzony jeszcze płot, to tam faktycznie metro buduje, a reszta placu budowy to już jest właśnie przejęta przez ZDM, także tam jakby coś się działo, to już nie jest metra faktycznie. To się nawet nie metra, tylko Góral Marku, który to buduje. Tylko to już właśnie przejął Zarząd Dróg Miejskich i trwają prace nad przebudową Kondratowicza, która bym powiedział, że dosyć będzie ciekawie wyglądać. Będą dwa pasy jezdni, od razu mówię, także nie będzie źle, jeżeli chodzi o przejezdne samochodami, ale tak czy siak tu będzie mniej osób jeździć. Jak widzimy, tutaj też to już jest teren, gdzie właśnie ZDM będzie pracować. Mamy tutaj nowe skrzyżowanie, które całkowicie będzie musiało powstać. I to są tereny, gdzie już na dole jest oczywiście metro, są już komory rozjazdowe i inne obiekty. I już widzimy tutaj na horyzoncie wejścia do metra, bo tu zaczyna się stacja. Stacja metra C21. Brudno. Za chwilę się pojawi tutaj cały ten znaczek z informacjami o tym, że to jest ta stacja metra. Może trochę przywinę, gdybyście mieli to już wcześniej. Jak widzicie, jest tego tutaj trochę. Mamy kościół, mamy jeden otwór technologiczny na wprost nas. On z nami jeszcze pozostanie prawdopodobnie przez jakiś dłuższy okres czasu, ponieważ, no co by tutaj dużo nie mówić, jeszcze tutaj są wkładane niektóre elementy, to jest jeden i drugi otwór za chwilę, także tego trochę jest. Wyjścia właściwie są gotowe. Prace na dole trwają przy na przykład torach jeszcze odstawczych, tam w niektórych miejscach torowisko jeszcze jest układane. Czwarta szyna się pojawia jeszcze w większości miejsc, trzecia również, dźwigów trochę jest. I na sam koniec jeszcze zobaczycie, że punkt informacji metra tam jest, ale on znika w najbliższym czasie. Najprawdopodobniej do końca marca ten punkt informacji metra na Brudnie będzie. Natomiast później będzie tylko i wyłącznie punkt informacji metra na Bemowie, który też jest na razie przenoszony i jest w tymczasowym baraku przy Bemowo-Ratusz, ale spokojnie tam możecie uzyskać informacje zarówno o jednym, jak i drugim odcinku. Także tutaj znika punkt, bo budowa też już się kończy, trzeba to przyznać. Tu jest jeszcze jeden otwór technologiczny. Jak widzicie, i bezpośrednio pod nim są tubinki, gdzie jest jeszcze układane torowisko. No i oczywiście przedszkole jest na sam koniec, które metro tutaj odbudowuje po tym, jak je wyburzyło. I koniec całej tejże stacji z technicznym tutaj wyjściem na sam koniec. Bo oczywiście wszelkie względy bezpieczeństwa muszą być zachowane. Tutaj taka ciekawostka, pytałem się punktu metra i stwierdzili, że chyba prawie nikt nie przychodził ze skargami od szkoły, że trochę za głośno im tam budowali już te przedszkole w ostatnim czasie. No i tak to wygląda. Tak wygląda metro na odcinku wschodnio-północnym, które się tutaj jeszcze buduje i którego budowa skończy się pod koniec sierpnia. A kiedy będzie otwarcie dla wszystkich osób?
Oj, obawiam się, że możemy poczekać trochę później niż sierpień. Prawdopodobnie to będzie jakoś październik lub jeszcze później. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Tam, jak widzicie, jest centrum Warszawy z paroma wieżowcami. Cześć!